Akurat w tym momencie, kiedy wyjeżdżam na dzisiejszą wycieczkę, panowie Bodnar, Kwiatkowski, Majka rywalizują na olimpijskiej trasie w wyścigu szosowym. No i ja opuściłem relację na 70 km do końca. O ile im zajmie to może 2 godzinki, tam jakieś góry chyba ponoć są na końcu, no to mi moja trasa dzisiejsza 150-kilometrowa zajmie no 7 godzin, jak będzie dobrze. Także no, ja niestety musiałem wcześniej wyruszyć i dlatego kto jakie miejsce zajmie, no dowiem się z mediów. A plan dzisiejszy jest następujący. Przełęcz Knurowska. Od tej strony jeszcze wam jej nie pokazywałem. Ochotnica, Kasinka, Tokarnia, Sidzina i powrót do Nowego Targu. Tak jak wspomniałem, około 150 km. Tam bodajże braknie mi 1 km. W pionie prawie, że 2000. Prawie, bo braknie mi 50 metrów. No ale zobaczymy. Pogoda dzisiaj stabilna. Akurat żadna apka pogodowa nie pokazywała burz, deszczów przelotnych. Także jadę spokojnie, wycieczkowo. Witam was serdecznie i zapraszam do tej prawie że olimpijskiej relacji wycieczkowej. Nie jadę ścieżką rowerową, a jadę przez Trójmiasto, czyli Waksmus, Ostrowsko, Łopuszna, ponieważ jest położony nowy asfalt i jedzie się wybornie. Natomiast ścieżka jest oddalona dość kawałek ode mnie po lewej stronie. I tam jakieś te zakręty hamowania, spowalniania powodują, że wolę sobie jechać tutaj drogą w równym, szybkim tempie. Ja już znajduję się na trasie na Przełęcz Knurowską. Zjechałem z drogi Nowy Targ, Krościenko. No i za chwilę zacznę wspinaczkę. No, jestem na Przełęczy Knurowskiej. GSB Lubań, Turbacz. No i teraz w dół do Ochotnicy. Zjechałem do Ochotnicy Dolnej i w dolnej części skręciłem w lewo na osiedle Młynne i teraz taką oto trasą do góry. A już tu chyba kiedyś jechałem. Przypominam sobie, że tylko nie pamiętam dalej. Chyba na Tokarnię. Choć może gdzieś tam wcześniej skręciłem. Słuchajcie. Mamy 35 km. Temperatura 26. I w pionie już 340 metrów. Tak więc ułamek tego, co dzisiaj muszę pokonać. Tędy jechałem albo 2 lata temu, albo rok temu. No to ten asfalt był no podziurawiony. Teraz proszę, świeży asfalt. No i tu się jedzie jak bajka. Jakby ktoś chciał, to
Tędy można jechać na, tak jak widzicie, na trasy Mogielica, tam jest 3 km, a ja znajduję się na przełęczy Słopnickiej, 759 metrów nad poziomem morza. No i powiem Wam, no podjazd tutaj jest dość spektakularny. Teraz w dół mam, tak jak widzicie, 17%. Mam nadzieję, że troszkę mnie wiatr ochłodzi. Kusi mnie ta Mogielica, ale no chyba nie dziś. Człowiek, ale gacie pełne ze strachu. Nie ma co ukrywać. Jeszcze daleko mi do gości, którzy jeżdżą na złamanie karku. Chwila przerwy, znalazłem oto takie miejsce. Wow. Nie wierzę. Poprowadzę Was tutaj, po tym bajecznym miejscu. Słuchajcie, znajdziemy się, w ogóle znajdujemy, kurczę. Czekajcie, zaraz. Oj, tam nie. Musimy się wrócić. Ja zawsze mówię w liczbie mnogiej. Muszę się wrócić. Tam jest tabliczka. I już będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Pierwotnie. Gmina. Sorry, ale ślepy jestem. Coś na S. Później Wam powiem. Chwila odpoczynku, posiłek. O, zegar słoneczny. Widzicie? Nie ma słońca, nie wiem, która godzina. Posiłek. Nie pokażę Wam, co jem, bo weganie by na zawał padli, gdyby to zobaczyli. Już doczytałem, miejscowość Słopnice, tak więc proszę Państwa, no brawo. Nie wiem, kiedy to miejsce zostało oddane, ale jest naprawdę w świetnym stanie i gratuluję. Jest tam panel multimedialny, powiem Wam, stanowisko do naprawy rowerów z narzędziami, można sobie poleżeć, odpocząć, poćwiczyć. Super. Ja już po posiłku kontynuuję wycieczkę. Przed kilkoma minutami minąłem miejscowość Tymbark. Zawitałem do Biedronki i po raz kolejny wprowadziłem rower do środka. I teraz już mogę powiedzieć z całą pewnością, że nikt się nie czepia kolarzy, którzy wprowadzają rowery do sklepu. Przynajmniej ja do tej pory nie miałem z tym problemu. Ale nie kupiłem Tymbarka, tylko kupiłem dyski bezalkoholowe.
A wiem, tam sztuczne i w ogóle. No ale ktoś, kto nie pije ponad 8 lat alkoholu wszelakiego, no to musi mieć jakieś substytuty. A nie chce mi się szukać jakichś specjałów w rachciach spółki i pokrzyku. A teraz w myśl powiedzenia Dobra to jest koło Limanowej, no to właśnie znajduje się w miejscowości Dobra koło Limanowej. Urokliwe miejsce. Fajny asfalt, a do nawijania zmusił mnie dystans, a jego połowa, czyli mam już ponad 76 km, 1100 w pionie, także mi zostało jeszcze raz tyle i około 900 metrów w pionie. Urokliwy zjazd o świetnym asfalcie. No i w pięknych okolicznościach. Poznajecie? Stara Zakopianka. Tam troszkę wcześniej, jakieś 300 metrów, kończyła się dwupasmówka i tutaj aż do Rabki się jechało takim wywijańcem. No teraz jest droga poprowadzona tam prawą stroną, a tu spokój i cisza. O, ten tu musiał jechać. Także jak się całą odda Zakopiankę, to naprawdę tutaj będzie do Myślenic fajna trasa rowerowa. Jestem w miejscowości Sieniawa. To jest przedostatnia miejscowość, jeszcze Klikuszowa. I będę w Nowym Targu. A Sieniawa dlatego, że tu jest fajny zjazd, jak się jedzie od Klikuszowej, no ale niestety ja jadę w przeciwnym kierunku, także tutaj będę miał jeden, dwa, tam raptem chyba w kilku miejscach jest 3-procentowy podjazd. No i kumulacja przed samą Klikuszową, podjazd i zjazd na światła. Charakterystyczny mostek to znak, że wyjeżdżam z miejscowości Sieniawa i teraz ostro pod górę i do miejscowości Klikuszowa. Tu się troszkę krajobraz zmienił, bo tędy będzie przechodzić Nowa Zakopianka. No, został mi jeszcze tylko podjazd pod Niwę, a z Niwy już na sam dół. A teraz zjeżdżam do miejscowości Klikuszowa. Jezu, kiedy ta droga tu będzie? Muszę czujnie wejść w zakręt. A i tu już można śmiało
w dół jechać. A i ulubione światła Krikuszowej. Ale to akurat pomińmy milczeniem. Rzadko kiedy się żegnam z wami w takim zgiełku, ale zjeżdżając z Zakopianki mam 200 metrów do domu. Tak więc pozwólcie, że z tym widokiem na Tatry pożegnam się z wami. Dziś może nie było za dużo atrakcji, bardziej mozolna, nikomu niepotrzebna praca. I tak oto no 1965, no pomyliłem się tylko o 10. 144 km, myślę, że jeszcze jakieś góra 3 km do domu, 6,5 godziny. Liczyłem na 7 godzin. No jak to z filmowaniem? Człowiek się tam guzdrze. Troszkę też po sklepach łaziłem. A nie na zakupy, tylko żeby się nawodnić. Jednak muszę brać dwa bidony, bo jeden bidon to jest za mało na temperaturę. No prawie 30 stopni. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się dziś z zakopiankowym pozdrowieniem. Hej!